prawda? A Andrzej się chyba nie chce. Ale mówił pan wcześniej, że ja rozumiem, że on się zastanowił, że nie chce. Co? Co ci powiem? O czym czy ja? Ale to chodzi o... To chodzi o sztukę. Ale marszałkowo byśmy też mogli spisać właśnie sztukę. To chodzi o sztukę. Przyszedł jakichś młodych ludzi, poza tym. Dziękuję. Bierzmy tylko innych starych ludzi, człowieku. Przybierzmy jakichś starych ludzi. My się też powinni wybrać. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Niniejszym otwieram obrady 83. sesji Rady Miejskiej w Żywcu, na którym bardzo serdecznie witam pana burmistrza Antoniego Szlagora, panią skarbnik Bogusławę Gardaś, panią sekretarz Małgorzatę Sanetrę, pana mecenasa Przemysława Klapińskiego, panie i panów radnych. Witam również wszystkich mieszkańców miasta Żywca, którzy oglądają nas za pośrednictwem kanału YouTube i przy okazji pozdrawiamy pana przewodniczącego i życzymy rychłego powrotu do zdrowia. Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej w Żywcu jest transmitowane przez kanał YouTube i nagrywane na żywo. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest miasto Żywiec, reprezentowane przez burmistrza miasta Żywiec. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji na podstawie artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biurze Rady i na stronie internetowej BIP miasta Żywiec. Szanowni Państwo, przystępujemy do realizacji porządku dziennego dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Żywcu, sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Szanowni Państwo, stwierdzam, że według listy obecności w sesji bierze udział 19 radnych, a więc podejmowane przez nas uchwały mają charakter prawomocny. Na swoich ekranach macie Państwo porządek obrad dzisiejszej sesji. Również dostaliśmy go w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie widzę, przystępujemy do zaopiniowania porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęcie porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Jeszcze raz, nie działa? Szanowni Państwo, to... Dobrze, wyświetliło się tak, że jest 18, jeszcze raz? Coś nam się pochromoliło. To jeszcze raz, szanowni Państwo, dobrze? Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 listopada 2023 roku. Jak co roku i co w każdą sesję ten protokół był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Żywcu. Czy zgłaszają Państwo do niego jakieś uwagi? Przystępujemy do zaopiniowania protokołu. Jeszcze. Czekajcie, czekajcie. Przepraszam, może ja za szybko? Teraz. Kto za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. 19 radnych wzięło udział w głosowaniu i 19 głosowało za. Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku obrad dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029, a więc Szanowni Państwo, przystępuję do procedury uchwalenia budżetu miasta Żywca na rok 2024. Pani skarbnik? Tak? Pan burmistrz? Zaczytany. Proszę bardzo. Uchwała pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Żywca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 13 punkt 12, artykułu 19 ust. 2 i artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w składzie przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dzidziak, Krystyna Zawiślak uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta Żywca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Burmistrz miasta Żywca przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żywiec w ustawowym terminie określonym w artykule 238 ust. 1 w związku z artykułem 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Skład ustalił i zważył, co następuje. 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz z przepisami rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane określone zgodnie z artykułem 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 4. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2024 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 5. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w artykule 242 powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 6. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 7. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zgodnie z wymogami zawartymi w artykule 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 8. W prognozie zawarto upoważnienia dla burmistrza miasta sformułowane na podstawie artykułu 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 9. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej w myśl regulacji zawartej w artykule 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje, o których mowa w artykule 226 ust. 1 tej ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Zgodnie z artykułem 230 ust. 3 zdanie drugie w związku z artykułem 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia winna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przewodniczący pierwszego składu orzekającego Tadeusz Stawowczyk. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. A teraz o odczytanie opinii proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowo-Prawnej Rady Miejskiej w Żywcu, pana Krzysztofa Marszałka. Opinia w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna przedkłada opinię Komisji Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 23 listopada 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029. Komisja Infrastruktury, Mieszkaniowa Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 30 listopada 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 4 grudnia 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 4 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna na posiedzeniu komisji w dniu 5 grudnia 2023 roku zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029 i wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Żywca na lata 2024-2029. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na wczorajszym posiedzeniu wspólnym komisji te tematy były omawiane bardzo wnikliwie. Pana Przewodniczącego Roberta Obrączka proszę o stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Skarbnik, jeżeli chodzi o ten punkt? Ja tak uważam, że Pani Skarbnik, taka uwaga, że to jest jedna z najkrótszych opinii w ostatnich latach, czyli świadczy to o tym, że przygotowane jest wzorowo. Szanowni Państwo. Przygotowana bardzo dobrze. Po analizie również świadczy to o tych zamierzeniach inwestycyjnych, które chcemy robić, również inne zamierzenia, że to wszystko się tam gdzie pokrywa z rzeczywistością. Nie da się pewnych inwestycji robi na przykład w ciągu jednego roku, nie dlatego tam są porozkładane w tej prognozie finansowej na kolejne lata, chociażby podchodzą na przykład do basenu, bo ktoś myśli, że to tak na pstryknięcie palca można 70 milionów na coś po prostu zrobić. Nie da się, nie ma teraz takich inwestycji, które by można było w ten sposób zrobić, ale to wszystko jest bardzo dobrze tu przez panią skarbnik ujęte i dziękuję pani skarbnik za przygotowanie tej prognozy w taki sposób, jak to zostało zrobione. Szanowni Państwo, czy ktoś ma jakieś pytania? Pozwólcie Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Również tutaj bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Żywca projekcie uchwały budżetowej na rok 2024. Uchwała pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Żywca projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykułu 19 ustęp 2 oraz artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 238 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w osobach przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak, Krystyna Zawiślak,
uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta Żywca projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Burmistrz miasta Żywca przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej miasta Żywca na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym terminie określonym w artykule 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Skład ustalił i zważył, co następuje. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2. Podstawowe wielkości budżetowe, to jest dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, zostały zaplanowane w odpowiedniej szczegółowości. 3. Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i określa kwotę planowanego deficytu budżetu oraz wskazuje źródła jego sfinansowania. Przy opiniowaniu przedłożonego dokumentu skład stwierdził, że w projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 3 wskazano błędną kwotę deficytu budżetu, która faktycznie wynosi 5 921 151 zł i 5 groszy i prawidłowy wynik budżetu został zaprezentowany w paragrafie 4 ust. 1 projektu. Burmistrz miasta w przesłanych wyjaśnieniach zawartych w piśmie numer 358/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku wskazał, że w paragrafie 3 podano błędną kwotę deficytu. Skład zwraca uwagę na konieczność dokonania w treści przyszłej uchwały budżetowej stosownej korekty zapisu paragrafu 3 poprzez określenie właściwej kwoty deficytu budżetu wraz ze wskazaniem odpowiedniego źródła jego sfinansowania. 4. Projekt jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 5. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w artykule 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 7. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia dla burmistrza miasta, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 8. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono stosowne uzasadnienie oraz wymagane materiały informacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, zaopiniowano jak w sentencji uchwały. Zgodnie z artykułem 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przewodniczący pierwszego składu orzekającego Tadeusz Stawowczyk. Panie skarbnik, czy są opinie o możliwości finansowania? Bardzo proszę. Uchwała pierwszego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Żywca na 2024 rok. Podstawę prawną pozwolę sobie ominąć, jest taka sama jak przy projekcie uchwały budżetowej. Pierwszy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w osobach przewodniczący Tadeusz Stawowczyk, członkowie Bernadeta Dziedziak, Krystyna Zawiślak uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinią o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Żywca na 2024 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej miasta Żywca na 2024 rok przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez burmistrza miasta Żywca zaplanowano deficyt budżetowy ustalony na podstawie artykułu 217 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 921 151 zł i 5 groszy. Skład stwierdził, że w projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 3 wskazano błędną kwotę deficytu budżetu, która faktycznie wynosi 5 921 151 zł i 5 groszy i prawidłowy wynik budżetu został zaprezentowany w paragrafie 4 ustęp 1 tegoż projektu. Burmistrz miasta w przesłanych wyjaśnieniach zawartych w piśmie 358/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku wskazał, że w paragrafie 3 podano błędną kwotę deficytu. Skład zwraca uwagę na konieczność dokonania w treści przyszłej uchwały budżetowej stosownej korekty zapisu paragrafu 3 poprzez określenie właściwej kwoty deficytu budżetu wraz ze wskazaniem odpowiedniego źródła jego sfinansowania. Jako źródło sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu zgodnie z artykułem 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w artykule 217 ust. 2 punkt 5 i 8 wyżej wymienionej ustawy, tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 921 151 zł i 5 groszy. Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok i w materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Skład zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2023 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego może ulec zmianie i tym samym możliwości w zakresie finansowania deficytu budżetowego oraz zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowane jak w sentencji uchwały. Stosownie do przepisu artykułu 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przewodniczący pierwszego składu orzekającego Tadeusz Stawowczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. A obecnie proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej Prawnej, pana Krzysztofa Marszałka, o odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Żywca na 2024 rok. Opinia w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Żywca na rok 2024. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna przedkłada opinię Komisji Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 23 listopada 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 30 listopada 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Żywcu w dniu 4 grudnia 2023 roku wydała jednogłośnie, głosowało 4 radnych,
pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna na posiedzeniu Komisji w dniu 5 grudnia 2023 roku zapoznała się z opiniami Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i wydała jednogłośnie, głosowało 5 radnych, pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. A obecnie proszę pana przewodniczącego Roberta Brączka o stanowiska komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym momencie otwieram dyskusję nad projektem budżetu. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przedstawiłem Państwu zaplanowany budżet miasta na rok 2024. Ten rok 2024 nie będzie rokiem łatwym, ponieważ sami Państwo wiecie, już są pewne rzeczy ustalone, które będą nas czekać. Podwyższenie płacy minimalnej, co pociąga za sobą przecież zwiększenie kosztów we wszystkich jednostkach. Są zapowiadane regulacje płacowe dla nauczycieli i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Budżet ten, który Państwu przekazałem, to jest nic innego, tylko konsekwencja wszystkich naszych wspólnych działań. Moich, Państwa, moich pracowników, wszystkich jednostek podległych miastu, wszystkich spółek, bo to się z niczego nie dzieje samo. To trzeba wszystko przygotować, trzeba wystąpić o różnego typu środki, pieniądze, dotacje, co przez cały rok 2023 wszyscy czyniliśmy. I nie bez znaczenia jest to, i chcę, żeby to mieszkańcy wyraźnie wiedzieli, że władze samorządowe miasta Żywca, burmistrz miasta, radni miasta nie zmarnowali szansy, która była w roku 2023 i po prostu wykorzystali do maksimum tą szansę, żeby uzyskać określone środki finansowe, żeby mieszkańcom w tym mieście się lepiej żyło. Nie na zasadzie polityki tutaj się to wszystko odbywało, tylko na zasadzie merytorycznej dyskusji, na zasadzie dobrego współdziałania i o to po prostu właśnie chodzi. I te środki finansowe, które zostały uzyskane w roku 2023, część już z nich praktycznie została w zdecydowanej mierze wykorzystana. Przecież te pieniądze z tego projektu Żywiec Smart Rewolucja, już praktycznie, który projekt się kończy, za niedługo będą widzialne efekty tego projektu, ale wiele środków będziemy dopiero realizować te wszystkie zadania. Nie bez znaczenia jest to, że my mamy do wykonania praktycznie mówiąc 41 zadań inwestycyjnych. 41 zadań inwestycyjnych. Trudnych zadań inwestycyjnych, bo nie ma dzisiaj łatwych zadań inwestycyjnych. I tak się składa, że akurat była opracowywana strategia rozwoju miasta Żywca, którą będziemy dzisiaj zatwierdzać. I te oczekiwania mieszkańców, które tamtej strategii były pokazane, to one właśnie zostały przez nas tutaj, przez władze samorządowe miasta Żywca, już część ich została ujęta w tym budżecie miasta i to się stanie faktem dokonanym. To nie są mrzonki, to nie są obietnice, jak to niektórzy piszą po mediach społecznościowych i tak dalej, bo to każdy jest przemądrzały, który tam pisze, tylko jakby trzeba coś z siebie było dać i coś zrobić, to niestety nic takiego nie zrobi. To nie jest taka prosta rola radnego, prosta rola burmistrza, pracownika, tego to nie jest prosta rola skarbnika miasta, który przygotowując budżet musi przez wiele, 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 wiele trudności przejść, żeby to wszystko jakoś ze sobą złączyć i tak dalej, żeby to miało wszystko ręce i nogi.
I chcę również tutaj, żeby na tej sali wybrzmiało i poszło to w efekt, że mimo to, że nam, władzom samorządowym miasta Żywca, to nie jest nasze zadanie. Służba zdrowia nie jest naszym zadaniem. Jest zadaniem po prostu, wiadomo, powiatu, ale w głównej mierze jest zadaniem państwa. To my nie jesteśmy obojętni, jeszcze raz to powtarzam. My nie jesteśmy obojętni na po prostu to, czy nasi mieszkańcy będą mieli dobry dostęp do służby zdrowia. I jak była możliwość, powiat wystąpił o 15 milionów złotych, miasto Żywiec wystąpiło o 5 milionów złotych. Związek Międzygminny, w którym miasto jest jednym z głównych po prostu udziałowców, wystąpiło o 10 milionów złotych i w sumie złożyliśmy projekt na 30 milionów złotych, żeby można było uruchomić trzecie piętro, żeby na tym trzecim piętrze po prostu został utworzony oddział urazowy, neurologiczny do leczenia udarów, gdzie po prostu na Podbeskidziu praktycznie mówiąc nie ma się gdzie leczyć. Ludzie po prostu nie mają szans, jeżeli dostanie udar, ponieważ jest takie duże obłożenie oddziału neurologicznego w szpitalu wojewódzkim. I chcę, żeby to mieszkańcy docenili. Chcę, żeby to mieszkańcy zrozumieli, że radnym Radzie Miasta, mnie, nie jest to obojętne, żebyśmy tego trzeciego piętra nie uruchomili, żeby po prostu w tym szpitalu można, gdy zaistnieje taka potrzeba, można się było po prostu leczyć. Uważam, że ten po prostu budżet, który żeśmy tutaj z panią skarbnik państwu przedstawili i państwo, że się w nim w niebywałą również rolę odgrywali przez cały rok 2023, docenią mieszkańcy miasta Żywca. To nie jest budżet pod wybory, proszę państwa. To jest budżet po prostu normalna działań. Wybory to się dzieją, no. Ogłaszają, przechodzą, jedni odchodzą, drudzy przychodzą i tak dalej. To jest konsekwencja działania przez lata. I teraz następną sprawą, która nas będzie znów czekać w roku 2024, to jest sprawa dotycząca Jeziora Żywieckiego. Te 200 milionów, które jest z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Jezioro Żywieckie, gdzie one są na trzy gminy, na Żywiec, Czerniów i na Łodygowice, to jest fakt dokonany. To się będzie po prostu działo. Ta infrastruktura spowoduje, że życie mieszkańców w naszym mieście się musi poprawić. To my chcemy stworzyć warunki, żeby rozwijała się działalność gospodarcza, żeby powstawały hotele, żeby powstawały różne tego. Żywiec z miasta przemysłowego, kiedyś było miasto to przemysłowe w zdecydowanej większości, teraz się staje miastem, można powiedzieć, w zdecydowanej większości turystycznym. Miastem, w którym można się w sposób fajny odpocząć, przyjechać, zobaczyć coś i tak dalej. I to wszystko się wiąże w całość, za co po prostu za te wszystkie działania państwu dziękuję i proszę o uchwalenie przedstawionego państwu budżetu na rok 2024. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z pan radny Marian Kasztelik, proszę. Panie burmistrzu, bo pan mówił o Jeziorze Żywieckiej infrastruktura. No pięknie, ładnie, że powstanie. Ale co z tego, jak mieszkańcy ościennych wsi, śmieci nad brzegami leżą i wszystko to spływa nad jezioro. I zamiast pięknej łódeczki, żeby pływała, to pływają piękne buteleczki. Niestety po Jeziorze Żywieckim. Może z tym nie do pana to należy, ale do rozstrzygnąć jakoś tę sprawę. Panie radny Marianie, my cały czas z tym walczymy na różnych spotkaniach wójtów, o tym mówię. To się już naprawdę poprawiło. To się już naprawdę poprawiło, że nie ma czegoś takiego, jak kiedyś były po gminach nad rzekami, potokami wysypywanie trocin, jak były wysypywanie różnych rzeczy. Zdarzają się takie sporadyczne wypadki, że coś się takiego dzieje, dzikie wysypiska, potem przychodzi duża woda, ta duża woda to zbiera do Żywca. Ja państwu tu w styczniu dam do po prostu taki wykaz akcji zrealizowanych nad zbieraniem śmieci z nad Jeziora Żywieckiego. Ile było akcji, ile myśmy tych śmieci po prostu zebrali, ile Wody Polskie też zebrały tych śmieci i tak dalej. Także, że no my działamy w tym kierunku i ma pan rację, no tylko że... No każdy wójt, każda rada gminy musi dbać o to,
żeby po prostu u nich było czysto. Dziękuję, panie Marianie. Czy ktoś jeszcze z państwa? Tak, koniec? Nie będzie się. Szanowny panie burmistrzu, panie skarbnik, te budżety miasta Żywca, budżety gminy od wielu, wielu lat łatwymi nie są. Wymaga ogromnej determinacji i gigantycznej pracy, żeby te założenia, które są w budżecie, po prostu zrealizować. Jak co roku ten budżet jest bardzo, bardzo ambitny i dobrze byłoby, żeby się spełnił, czego bardzo z całego serca państwu i sobie również życzymy, żeby on po prostu przyniósł wiele dobrego, jak każdy budżet dla mieszkańców naszego miasta. Szanowni państwo, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do opinii, do podjęcia uchwały w sprawie budżetu na rok 2024. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała budżetowa została podjęta jednogłośnie. No i to jest, panie burmistrzu, ocena tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. To świadczy po prostu o bardzo dobrym wspólnym działaniu. To świadczy o tym, że te zadania, które po prostu mamy wpisane w budżecie, to są również działaniami państwa. To są działania, gdzie wszyscy musimy je wspólnie realizować i chcieć, żeby się coraz bardziej tego, jak mi jeszcze mieszkańcy słyszą teraz, ci, którzy oglądają, to omijajcie dzisiaj ulicę Żeromskiego, ponieważ na ulicy Żeromskiego jest ona zamknięta i przepraszam, że tu akurat wykorzystuję ten moment. Kładziemy asfalt i już będziemy mieć od piątku udrożniony tą część miasta, bo się wczoraj został położony na Sienkiewicza, dzisiaj został położony na Żeromskiego. I też jakbym tak chciał nawiązać jeszcze do budżetu. Pamiętacie, w 2022 zostało zapisane zadanie remont ulicy Żeromskiego i Sienkiewicza. No i trwało to. Jest rok 2023, koniec roku, to co myśmy ustalili po prostu stało się faktem. Zrobiliśmy to i skończymy i będzie pewno, że ludzie narzekają, że korki są, że nie ma jak przejechać i tak dalej. Ale fajnie, jak się zrobi, to się będzie fajnie jechać. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. Pani skarbnik, bardzo proszę. Kolejne zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok polegają na wprowadzeniu do budżetu zwiększonej części subwencji oświatowej w ogólnej kwocie 243 060 zł. Zwiększonych środków przeznaczonych na realizację projektu, który się nazywa Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, tak zwana Pomocna Dłoń ASPE, jest to kwota 14 280 zł i 12 groszy oraz wprowadzenie do budżetu środków przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 16 896 zł z przeznaczeniem na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wszystkie te zmiany były bardzo szczegółowo omawiane w dniu wczorajszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie skarbnik. Pana przewodniczącego Roberta Brączka, proszę o stanowisko komisji. W dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania do pani skarbnik? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do podjęcia uchwały. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło 19 radnych i 19 radnych głosowało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żywca na lata 2023-2029. To kolejny punkt porządku obrad. Pani skarbnik, bardzo proszę. Ponieważ zmieniły się ogólna kwota dochodów i ogólna kwota wydatków, a przede wszystkim zmieniła się wysokość nakładów przeznaczonych na realizację
projektu asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami. Konieczna jest korekta wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, proszę o stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości w tym punkcie porządku obrad? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu na rok 2024 to kolejny punkt naszego porządku obrad. Pani Skarbnik, bardzo proszę o krótkie wprowadzenie. Projekt uchwały zawiera ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu z rozbiciem na poszczególne rodzaje działalności. Ta ogólna kwota dotacji w wysokości 2 298 000 zł została ujęta w projekcie uchwały budżetowej, którą Państwo przegłosowaliście. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś wątpliwości, pytania do Pani Skarbnik? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej to kolejny punkt porządku obrad, a o wprowadzenie proszę panią Annę Białą, którą bardzo serdecznie witam, pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Pani Aniu? Witam Państwa. Projekt uchwały został omówiony szerzej na wspólnych komisjach w dniu wczorajszych. Uchwała dotyczy dofinansowania w wysokości 118 830 zł dla miasta Bielska-Białej na utrzymanie Izby Wyczerpień. Ja tylko może dodam, czy Państwa wiecie, ile średnio mamy wykaz osób doprowadzonych do Izby Wyczerpień? Ile średnio mamy? Około 30 miesięcznie. Miesięcznie, tak. Czy praktycznie mówiąc, no policja teraz 12, Pani Aniu, z tego tam gdzieś chyba z połowę są jedni i ci sami, nie? Zgadza się, z tego tytułu też często Izba Wyczerpień kieruje do Miejskiej Komisji wniosek o przymus leczenia dla tych osób, aczkolwiek to są recydywiści, którzy wiedzą jak omijać, jak się nie narażać, by nie trafić na przymus leczenia, no i tak, takie błędne koło. Nie wiem, czy aby się gdzieś tam jakąś taką fajną wyspę gdzieś z palmami, z tym, jakby gdzieś tam się udało, jakby się im zaproponowało no, na przykład wakacje gdzieś na takiej wyspie, czy by nas taniej nie kosztowało ten pobyt tam po prostu. Aczkolwiek ta dotacja zapewnia mieszkańcom, że ich przyjmują do tej izby. Inaczej trzeba by ich było wieźć dalej, no najbliżej to później, nie wiem, Katowice. To się też wiąże z kosztami, nie? Dobrze. Bo najbliżej mamy Bielsko-Biała. Pan radny Marian Kastelik? A proszę panią, to ile gwiazdkowy jest ten hotel i co tak mieszkańcy chętnie wracają? Jakie usługi tam są spełnione? No także już nieraz tutaj wspominałam, że lepiej pójść do hotelu Gołębiewski na dobę
niż do tego przybytku, w którym doba wynosi 393 zł. Więc, a czasami, jeżeli to jest takie picie długotrwałe, to doba nie kończy się na dobie. Pan radny Marcin Wróbel. Ja mam zapytanie, czy to jest jeden delikwent, który, że tak powiem, wykorzystuje 30 dni i codziennie, że tak powiem, jedzie, czy jest ich więcej? Nie jest więcej, to jest tak. Zdarzają się też w przypadku przemocy domowej, jeżeli ktoś jest w stanie takim upojenia, to też jest zabierany z domu. Proszę Państwa, to chcę Wam powiedzieć tak. Na przykład, jak byłem służbowo w Norwegii, dam Wam prosty przykład. Tam na ulicy, na materacu człowiek leży, nikt się nim nie zajmuje. Nikt. U nas po prostu, jak ktoś gdzieś na przystanku leży, gdziekolwiek i tak dalej, to w trybie natychmiastowym się nim zajmujemy, nie? A tłumaczenie, jak się pytałem, to jest, że demokracja, że każdy ma prawo robić to, co uważa. Jaka demokracja? Jak jest człowiek chory, trzeba mu pomóc. Więc sobie teraz popatrzcie na nasze działania w stosunku do opieki społecznej, nasze działania w stosunku do ludzi, a działania w innych po prostu krajach. Jak to wygląda? A chociaż ich stać na to, żeby po prostu ten. Patrzyłem się z okna hotelowego, to po prostu jak się położył rano, to przez całą noc do drugiego dnia do tego leży, kołdrą przykryty, chodzą koło niego, obchodzą go po prostu i tak dalej. U nas nie ma do pomyślenia czegoś takiego, żeby się zdarzyło. Pan radny Mirosław Figura. Ja mam takie pytanie do pani Anny. Czy była przeprowadzona taka analiza, czy byłaby możliwość w ramach naszej powiatowej komendy policji wykonanie izby wytrzeźwień w Żywcu? Czy nie byłoby to taniej w perspektywie 3 lat? Szczerze mówiąc, docelowo jest projekt ustawy, w którym na terenie każdego powiatu ma być takie miejsce. I docelowo miałyby być adaptowane właśnie miejsca na policji. Aczkolwiek ten projekt bardzo ciężko w dużych bólach się rodzi, bo jeszcze nie wszedł na wokandę, ale są takie pomysły, żeby na terenie każdego powiatu było takie miejsce. Pani radna Teleśko, proszę. Ja miałam podobne zapytanie, bo skoro ja widzę, że te środki z roku na rok się zwiększają, jakby to jest temat zawsze obecny i to jest trudny temat. Pytanie, czy można jakoś podejść do tego, stosując jakiś celowy projekt, który będzie stosował jakieś inne metody, skoro nic nie daje, to są cały czas te same osoby, jakieś obserwacyjne, jakaś praca z nimi, nie wiem. Cały czas, pani radna, prowadzimy z nimi działania, mamy przecież kluby, mamy kluby takie, mamy na przykład klub Czeliwości Krokus, gdzie po prostu kierujemy ich do tego klubu, żeby oni się tam zapisali, żeby to jest niezwykle trudny temat. No to jest tak trudna sprawa do tego. My cały czas takie działania robimy. My po prostu cały czas jakieś pogadanki, cały czas spotkania, cały czas kierujemy na leczenie. Także, że tutaj pani pełnomocnik się cały czas tym zajmuje, no przynosi to takie efekty, jakie przyjmuje. No to ja uważam tak, że jak jednego człowieka chociaż z tego całego grona jesteśmy w stanie uratować, to i tak jest sukces. Są osoby, którym udaje się pomóc, aczkolwiek są nawet po przymusu jeżeli są zobowiązani do sądowego przymusu leczenia, czyli przez sąd skierowanie i sąd kieruje na 7-tygodniowy pobyt w instytucji, czy zamkniętej, czy otwartej. Powiem tak, jeżeli ktoś ma chęć zaprzestania picia, to te przymusy leczenia są skuteczne. Aczkolwiek jeżeli ktoś idzie, bo mu kazali, odbędzie to 7 tygodni terapii, wychodzi, pierwsze co robi, to idzie na ulicę czy do pierwszego lepszego sklepu i robi to samo. Są osoby, które, no to już jest choroba alkoholowa, to już nie jest taki incydent, tylko choroba. I bardzo ciężko się współpracuje, przepisy od lat są niezmienne.
nawet nad znalezieniem osoby. My kierujemy jako komisja alkoholowa, której też jestem członkiem, kierujemy do sądu sprawę z dokumentacją uzasadniającą przymus leczenia, gdzie nasza rola komisji kończy się w tym momencie, jeżeli sprawa jest skierowana do sądu. Sąd przez 2 lata szuka delikwenta, którego widzimy na mieście i nie potrafi znaleźć. Bo te osoby, jak widzą policję, to się schowią, to gdzieś nie narażają się bezpośrednio. No i to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Także, ale jest gro osób, które korzystają. I nawet niedawno miałam taki przypadek, kiedy młoda matka zgłosiła męża, też tam był incydent, że wylądował na izbie wytrzeźwień i ten pobyt na tej izbie wytrzeźwień sprawił taką traumę u tego człowieka, że on zupełnie zmienił sposób myślenia, podejścia, bo widział osoby też, które spożywają już od lat alkohol i spojrzał na nich, że on może wyglądać za chwilę tak samo jak on, a już wylądował na izbie wytrzeźwień. Więc to był taki przypadek, kiedy pan naprawdę się dobrze trzyma i zmienił podejście do picia i do życia. I takie incydenty, bo nie jest tego dużo, ale motywują do działania, żeby to jednak kontynuować. Dziękuję bardzo. Czy chcą jeszcze jakieś pytania do pani Ani? Nie ma. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisji, bardzo proszę. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 18 radnych i 18 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Żywcu przy ulicy Tettmajera. Pana naczelnika Wojciecha Gołka witam bardzo serdecznie i proszę o krótkie wprowadzenie do uchwały. Szanowni Państwo, Klub Sportowy Góral 1956 Żywiec jest właścicielem działki o numerze 7338/6. Powierzchnia tej działki to 27 arów 24 metry kwadratowe, która jest położona tak między stadionem a rzeką Sową. W większości jest to wał oddzielający rzeki Soły i na tej działce za zgodą klubu miasto zrealizowało inwestycje budowy ścieżki rowerowej i jest wniosek o nabycie tej działki na rzecz miasta Żywiec, na nieodpłatne nabycie tej działki i potrzebna do tego jest zgoda Rady Miejskiej. Dziękuję. Panie Naczelniku, wczoraj o tym rozmawialiśmy dosyć szczegółowo. Czy macie Państwo pytania do Pana Naczelnika? Panie Przewodniczący, proszę o stanowisko Komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury i Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Państwo macie pytania do Pana Naczelnika w tym punkcie? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 radnych głosowało za i 1 wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejnym punkcie porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Klubu Sportowego Góral 1956 Żywiec. Panie Naczelniku. Ja tylko tak powiem, żeby to dokładnie wybrzmiało. My w tym mieszkaniu mamy udział 37 metrów w tym mieszkaniu.
Mieszkanie jest około chyba tam 80 czy 90 metrów, tam 30% mamy. Tak, ponad 100 metrów, ponad 100 metrów kwadratowych ma to całe mieszkanie. Ile? Ponad 100 metrów kwadratowych. No już w uchwale po paragrafie pierwszym. Także w tymże właśnie budynku klubu sportowego Góral miasto jest właścicielem lokalu numer 1, który ma powierzchnię 37 metrów kwadratowych. Tak naprawdę to są trzy pomieszczenia, to jest kuchnia, pokój i łazienka, która nawet nie przylega do nich, tylko jest tak po drugiej stronie korytarza. No ten lokal to stanowi w udziale 11% w całym budynku. I klub wnosi o przekazanie mu tegoż lokalu, żeby po prostu stać się w pełni właścicielem całego budynku, żeby już swobodnie mógł w tym budynku po prostu inwestować. No i to jest takie działanie, które jest po prostu w pewną wzajemnością no, te poprzednio podjętej uchwały o nabyciu działki, no takie wzajemne darowizny nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do Pana Naczelnika? Pani Radna Jutta Leśko, proszę. Tak jak wspominałam wczoraj, jakby moje stanowisko, bo ja się wstrzymałam od głosu, nie jest negacją tego działania, absolutnie nie. Jedynie wyrazem tego, że do podjęcia takiej ostatecznej decyzji brakuje mi wyceny i tego mieszkania takiej lokalnej i wyceny tego gruntu, żeby móc całościowo posiadać dane, które pozwolą na podjęcie tej decyzji, nie? Jakby to nie jest negacja, tak i tylko. Tak, wycena nie była do tej pory jeszcze wykonana, zostanie zlecona, ale można się spodziewać, że wartość tego mieszkania będzie większa od tej działki, tak intuicyjnie. To nie będzie rząd jakiś wielki, ale wydaje się, że będzie większa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Natomiast jeszcze tak, myśmy powinni cały czas partycypować w kosztach remontu tego budynku. W dachu, w źródle ogrzewania, w elewacji, we wszystkim. Taka jest ustawa. Jak jesteś po prostu współwłaścicielem czy udziałowcem, musisz tego. My kompletnie przez wszystkie lata, żeśmy tam w tym nie uczestniczyli. No to jak, a każdy ma, współwłaściciel ma prawo żądania od udziałowca zwrotu kosztów, które po prostu były poniesione. No to teraz sobie wyobraźmy, jak oni na przykład by się teraz zwrócili do nas, żebyśmy im po prostu podliczą nam różne rzeczy, a tam było dużo rzeczy robionych, nie? No więc pani radna, odpowiadam na pytanie pani, to na pewno kwota ta, którą oni by się z wzajemnym roszczeniem do nas zwrócili, to jest kwota, która tego, ja żeby nie było takich żadnych możliwości, jak będą takie zamiany, to ja w akcie notarialnym, jak będę spisywał z nimi, to wpiszę, że nie będą rościć żadnych pretensji oni ani następcy prawny do miasta za to, że przez te lata nie były wnoszone żadne po prostu środki finansowe na wykonywane tam remonty. Ktoś jeszcze? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać pytanie? Panie Przewodniczący, bardzo proszę o stanowisko Komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury Mieszkalnictwa Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 4 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Przepraszam. Jest po? O, teraz, tak? Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz? Gdzie? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 było za i 1 wstrzymał się od głosu. Tak? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, w kolejnym punkcie porządku obrad
jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w Żywcu w paragrafie pierwszym. Nadać mostowi zlokalizowanemu w Żywcu na rzece Koszarawie w ciągu ulicy Isep nazwę most imieniem Wandy Medońskiej. O tym było długo konsekwencja naszych działań i ustaleń. Także. Dobrze. Panie Przewodniczący. Na komisji w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Komisja Budżetowa, Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2023 roku. Witam serdecznie panią Anię Czerwińskie, kierownika Referatu Środowiska. Pani Aniu, bardzo proszę o krótkie wprowadzenie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, proponowana dopłata do 1 metra sześciennego wody w 2024 roku będzie w dwóch wysokościach. W terminie od 1 stycznia do 17 sierpnia będzie to 1,97 zł, co pozwoli nam na utrzymanie stawki za 1 metr sześcienny wody na poziomie 7 zł, która obecnie obowiązuje. W terminie od 18 sierpnia do końca grudnia 2024 roku będzie to wysokość 1,92 zł, gdzie cena za metr sześcienny wody będzie wynosić wtedy 7,70 zł. Maksymalna łączna kwota dopłaty, jaka zostanie przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 2024 roku, wyniesie 1,5 mln. Dziękuję. I również tutaj chciałbym, żeby mieszkańcy też wiedzieli o tym, że my chcąc użyć różnych opłat, które są ponoszone, bo jest taryfa na wodę, to my po prostu dopłacamy z budżetu miasta do każdego metra sześciennego prawie 2 zł. Przy sieci kanalizacyjnej, również przez Związek Międzygminny, też dopłacamy. I to jest po prostu gest w celu ulżenia mieszkańcom za po prostu w tych trudnych również czasach, bo to my od lat to robimy. Ale tu się o tej okazji też niech mieszkańcy, bo tak sobie nikt na to nie zwrócił uwagi, myśmy dwa razy dołożyli do odpadów komunalnych kwotę ponad 3 600 000 zł. Na każdą osobę dodatkowo, gdybyśmy tego nie dali z budżetu miasta, za co mogliśmy zrobić drogę, wyremontować przedszkole, zrobić po prostu jakąś inną inwestycję, to jest 12 zł miesięcznie. To policzmy sobie, że 36 zł plus 12 zł miesięcznie, to od 1 stycznia 2023 opłata powinna wynosić 48 zł. To nie są moje śmieci, radnych śmieci, bo każdy z nas ma swoje śmieci, które daje, tylko wzrost ilości odpadów to są sprawy, które każdy mieszkaniec wytwarza. I te odpady trzeba zutylizować. Te odpady, takie są ceny. I w każdej gminie wkoło teraz, zobaczcie Państwo, wszędzie te odpady były podnoszone. Myśmy po prostu tego nie podnieśli i wiadoma sprawa, ja nie wiem, jak będzie w przyszłym roku z odpadami komunalnymi. Nie wiem, czy nie trzeba będzie znów dopłacić, jak to będzie po prostu wyglądało, ale na dzień dzisiejszy ja dam na Facebooku, na stronie miasta, ile my dopłacamy mieszkańcom do różnego typu rzeczy. Ile dopłacamy do komunikacji miejskiej, do biletu, ile dopłacamy do wody, ile dopłacamy do ścieków, ile dopłacamy do śmieci i tak dalej. Żeby wszyscy zrozumieli, bo każdy mówi drogo. Ale po prostu czasy są takie, że dzisiaj
powinien każdy płacić za siebie. My to bierzemy z budżetu, z innych zadań po prostu i dajemy na to, żeby mieszkańcom ulżyć. I ja bym, żeby mieszkańcy też o tym po prostu wiedzieli, dlatego to po to mówię też tu w tym punkcie. Pan radny Andrzej Widzyk. Dopłacamy 1,5 miliona złotych, pani Aniu. Tak. A ta data sierpniowa to na czego wynika? Taryfy zaopatrzenia w wodę. Aha, dziękuję. Nałożone decyzją Wód Polskich. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Pan radny Marian Kastelik, proszę. A jeszcze trzeba dodać, panie burmistrzu, że Rada Miasta nie uchwala stawki za wodę, tylko to jest odgórnie. Żeby mieszkańcy też... Znaczy Wody Polskie, my dajemy taryfę i Wody Polskie po prostu tą taryfę zatwierdzają i ten, my nie mamy wpływu na ustanie. My mamy teraz, oni zatwierdzają stawkę, a my, jak widzicie sami państwo, możemy tą stawkę obniżyć poprzez dopłatę przedsiębiorstwu, które dostarcza wodę, określonej kwoty, która w naszym wypadku wynosi 1,5 miliona złotych. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Panie przewodniczący, bardzo proszę stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Na kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Żywca na lata 2023-2030 to kolejny punkt porządku obrad. Bardzo serdecznie witam panią Dagmarę Binkowską z firmy Centrum Doradztwa Strategicznego i pana Marka Kisielewicza z naszego wydziału. Szanowni państwo, krótkie wprowadzenie do uchwały. Proszę bardzo, zapraszamy pani Marko, bo pani powie na ten temat, bo ja wczoraj mówiłem, ale może mi się wydaje, pan firma powie też na temat strategii, na temat odczucia, bo przecież ona prowadziła konsultacje z mieszkańcami, spotykała się z państwem, spotykała się z różnymi grupami społecznymi, żebyście państwo też wiedzieli określone odczucie. Ja po prostu muszę powiedzieć tak, że jestem bardzo zadowolony z opracowania tej strategii. Jest tam wszystko wyszczególnione. Wiele rzeczy się też dowiedziałem. No, też przychodziły niektóre osoby i mówiły, opowiadały różne rzeczy, które są niemożliwe do zrealizowania, no, ale każdy ma prawo no po prostu. Natomiast zawsze mierz siły i na zamiary. No. Dzień dobry, witam państwa, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy przed sobą uchwałę zatwierdzającą strategię miasta Żywca na najbliższe 7 lat, czyli od tego roku do 2030 roku. Ten dokument został opracowany na podstawie analiz, ankiet, warsztatów. Państwo o tym wiecie, bo byliście o tym wszystkim informowani i mieszkańcy, i państwo jako radni. Pani Dagmara, która tutaj jest przedstawicielem firmy, która wykonywała to opracowanie, może państwu przybliżyć szczegóły. Zresztą przybliżała je na każdych warsztatach, które były u nas prowadzone. To trwało kilka miesięcy i ten dokument jest wypracowanym takim wspólnym, jakby finalnym efektem tych wszystkich badań. Jest to ważny dokument, który jest potrzebny do, tak jak burmistrz wspomniał już wcześniej przy ustawie tej uchwale budżetowej, jest to niezbędny dokument do działania miasta, gminy na lata przyszłe i najbliższe. Czyli wyznacza kierunki działań, wyznacza najważniejsze aspekty, które są ważne dla mieszkańców, bo między innymi tutaj, co też podkreślała pani Dagmara zawsze, było przeprowadzone około 630 ankiet, tyle było odpowiedzi i to jest bardzo dobry wynik w porównaniu nawet z miastami pokroju Krakowa i Wrocławia. Więc mamy tutaj jakby materiał, który powstał wspólnie.
Został on wypracowany, został Państwu przedstawiony, analizowany, konsultowany, uzgadniany też, bo mieliśmy konsultacje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Sanepidem. To wszystko jest dokument, który ma swoją rangę i jest niezbędny do pozyskiwania środków na realizację tych działań, a także do realizacji też ustaw, między innymi planowania przestrzennym, która się zmieniła w tym roku i też strategia jest jakby niezbędnym elementem do tego, żeby potem móc procedować plan ogólny, plan miejscowy, plan inwestycyjny, bo takie będą nas czekały w następnej kolejności. Także to krótki wstęp. Jeżeli Państwo macie pytania odnośnie jakichś szczegółów zawartych tutaj, bo to jest obszerny dokument, on ma 80 stron, więc tam jest dużo analiz, dużo rzeczy, jeżeli Państwo mieliście możliwość się zapoznać, bo to wszystko było Pan przedstawiane. Jeżeli macie jakieś pytania szczegółowe, to bardzo proszę. Panie Dagmara jest do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Marku. Rzeczywiście tak było, że te konsultacje i spotkania trwały bardzo długo. To poniedziałkowe spotkanie, ja z nim uczestniczyłem osobiście i osobiście jestem z niego bardzo zadowolony, bo Panie i Pan Marek przedstawili to bardzo takie przejrzyście, bardzo szczegółowo, na czym to wszystko polega. Pan Marek rzeczywiście powiedział, że ta strategia jest między innymi podstawą do tego, że możemy robić cokolwiek z planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli się mylę, to proszę poprawić. No, dotyczy to wielu, wielu aspektów życia gospodarczego, społecznego. To, co Pani Dagmara powiedziała na tym spotkaniu, że bardzo duży udział wzięły, to, z czego się należy bardzo cieszyć, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, uczniowie. Także ten obszar, jak Państwo widzicie, bo pewnie mogliśmy się z nim wszyscy zapoznać, jest bardzo, bardzo obszerny. Aczkolwiek potrzebny, niezbędny do wielu działań, które miasto ma przed sobą do 2030 roku. Szanowni Państwo, czy macie Państwo... Tak? Jeżeli mam coś powiedzieć, tak. Ja powiem tak, bo też były takie spotkania z młodzieżą szkół średnich. Nie? Młodzież szkół średnich jest praktycznie mówiąc ze wszystkiego zadowolona. Jedynym tematem, który na każdym spotkaniu z nimi odgrywał rolę, to jest brak komunikacji sąsiednich gmin z miastem Żywce. Młodzież mówi tak, że przyjechałaby do Żywca po południu, po szkole, żeby brać udział w różnych spotkaniach, w różnych kołach zainteresowania, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tylko nie ma czym przyjechać, a jeszcze bardziej nie ma czym wrócić. Nie ma czym wrócić. I tu po prostu widać jedną rzecz. To, co chciałem kiedyś zrobić, jak była likwidacja PKS-u. Jak zaproponowałem ówczesnemu wojewodzie, żebyśmy połączyli PKS wspólnie z MZK, żeby wnieść majątek cały tego PKS-u do MZK, utworzyć jedną spółkę i zrobić tak zwaną komunikację regionalną, no to niestety nie wzięto pod uwagę. Rozparcelowano wszystko, posprzedawano place, pozbyto się taboru i tak dalej. Myśmy po prostu utrzymali MZK w trudnych czasach i po prostu mamy komunikację u siebie, aczkolwiek coraz więcej gmin chce z nami po prostu podpisywać umowy, żebyśmy obsługiwali, no tylko, że nie mamy taboru, nie? Bo na przykład Jeleśnia by z wielką chęcią podpisała, będą płacić za to, tylko chcąc obsłużyć tam na przykład Jeleśnie, to by nam trzeba było co najmniej trzy autobusy, nie? Trzy autobusy. No ale się zastanawiamy nad tym wszystkim. Także jeszcze reasumując odnośnie tej strategii, bardzo dobrze opracowana, wiele rzeczy, chciałem tutaj właśnie powiedzieć w firmie, że wiele rzeczy, które ujęliście, to my już mamy pozapisywane w budżecie, realizujemy w wieloletniej prognozie finansowej, także będzie wszystko się dobrze toczyć. Pani Dagmaro, czy Pani chciałaby coś dodać od siebie, od firmy? Bardzo proszę. Witam Państwa, Dagmara Bieńkowska, Kraków Centrum Doradztwa Strategicznego. Niżej, tak? Dobrze, o, lepiej zdecydowanie. To jeszcze raz, Dagmara Bieńkowska, Kraków Centrum Doradztwa Strategicznego. Przede wszystkim chciałam dodać podziękowanie dla Państwa radnych, którzy nie wszyscy, ale bywało, że byliście. Wiem, że jesteście zajęci, więc dziękuję bardzo za uczestnictwo w pracach. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi
Państwu z Urzędu Miasta, Panu Markowi, Pani Ani, Pani Agnieszce. Bez nich tego by się nie udało zrobić, ale przede wszystkim chciałam, bo wiem, że pewnie słuchają nas też mieszkańcy, podziękować właśnie mieszkańcom, bo nie wiem, czy Państwo, Pan Przewodniczący był łaskaw powiedzieć, że to była taka strategia wszystkich. Naprawdę, ja pracuję od 23 lat w polskich samorządach. Nasza firma obsłużyła ponad 160 polskich samorządów, od Warszawy, Krakowa po małe gminy. I naprawdę ten dokument jest dokumentem, można powiedzieć, wszystkich. Z jednej strony są ujęte właśnie decyzje, propozycje, priorytety ze strony mieszkańców, które zostały wyrażone w badaniach. Z drugiej strony spotkania, które były organizowane na przestrzeni zeszłego roku, ale również to, co Państwo radni sobie życzyliście i również to, co jest pomysłem lokalnej władzy, urzędu na pomysł na Żywiec. Także jest to pewny zespół wspólnie zebranych takich koncepcji, które myślę dobrze prognozują na przyszłość. Ten dokument strategii ma 3 albo 4 zasadnicze rzeczy. Jest opracowany zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą w pełni, czyli to, co Pan Marek powiedział, jest pewnym takim kierunkowskazem dla innych dokumentów czy innych działań, które w tej chwili z mocy prawa Państwo będziecie w najbliższym czasie wykonywać. Druga sprawa jest też taka, że ten dokument zawiera dwie takie, można powiedzieć, nowe rzeczy, co dawniej w planach strategicznych nie było. Jest to wyznaczony w Żywcu obszar strategicznej interwencji, czyli przestrzeń, teren, który Państwa zdaniem, teraz już mam nadzieję za moment właśnie Państwa, jak uchwalicie dokument, jest obszarem, który jest kluczowy dla Żywca. Jest to Jezioro Żywieckie i Góra Grojec. Na tym Państwo chcecie oprzeć swój taki pomysł dalszy na te najbliższe 7 lat na Żywiec. Kolejna rzecz to właśnie ten udział mieszkańców, udział młodzieży, udział różnych osób przy opracowaniu, a więc ten partycypacyjny charakter tego dokumentu. No i to, co jest też bardzo istotne, ta strategia wyznaczyła 5 podstawowych standardów działania, o których może gdzieś tam mogło Państwu umknąć w całym 80-parostronicowym dokumencie. Standardów działania, które są pewnym pomysłem, jak zarządzać w tym momencie nie tylko dokumentem strategii, ale też zarządzać miastem. W ramach tych standardów są takie rzeczy jak bardzo powszechna partycypacja, mocne konsultacje, jeszcze większa dyskusja, debata, współodpowiedzialność, branie odpowiedzialności, włączanie różnych podmiotów, organizacji pozarządowych, liderów, mieszkańców w takie działania strategiczne. To jest i bardzo istotne. Druga rzecz to jest stałe, co 2 lata, badanie, sondowanie potrzeb mieszkańców i branie tego pod uwagę. Kolejna rzecz to jest bardzo mocne zwrócenie się w stronę pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a więc opieranie swojego pomysłu budżetowego, oczywiście na pieniądzach własnych, czyli takich, które dotyczą podatków, ale też otwarcie się na zewnętrzne środki, jeszcze większe jak do tej pory, co oczywiście wiąże się ze sobą pewien taki pomysł, jak to zrobić, tak? Jak to zrobić na poziomie urzędu, jak tym zarządzać. To jest działanie projektowe, bardzo też istotne, co też może pociągać za sobą pomysł, jak zarządzać nawet na poziomie jednostek czy urzędu. Działanie projektowe wymaga troszkę innej struktury czasami zarządzania, innego podejścia, takiego niesilosowego. No i oczywiście też to, co jest bardzo ważne, to jest takie ujęcie takiej nowoczesności, takiego otwarcia się. To strategia została opracowana w ramach programu SMART, który mówi o takim mieście Smart City, tak, czyli takim nowoczesnym. I tutaj też ta nowoczesność gdzieś w różnym podejściu w tej strategii wybrzmiewa. Więc zwracam uwagę na mały element, który gdzieś jest zapisany, ale bardzo ważny w całym tym dokumencie. No i jeszcze raz bardzo dziękuję. Praca z Państwem była ogromnie dla mnie ważna, ponieważ ja urodziłam się w szpitalu, który już nie ma tego 3. piętra, bo się tam trochę tak już chyba nic tam nie ma. Chodziłam tutaj do szkoły i moje tutaj takie żywieckie korzenie też są. Więc jest mi bardzo miło, że mogłam pracować dla tego miasta. Dziękuję. Dziękuję Pani Dziękuję. Proszę nas z nami zostać. Nie wiem, Pan Leszek Szpina, tak? Bardzo proszę. Tak. Ja chciałem przy tej okazji powiedzieć, że z dużą satysfakcją przyjmuję ten, jakby będę głosował za tym, za tą strategią rozwoju miasta Żywca. Można powiedzieć, ta strategia troszeczkę, znaczy jest wynikiem jakiejś dyskusji, które my tutaj prowadzimy od dłuższego czasu w Radzie Miasta na temat kierunków rozwoju i tak dalej.
to, co ten dokument, który został opracowany profesjonalnie przez Państwa firmę, za co dziękujemy, rzeczywiście jakby ujmuje te ważne kierunki w rozwoju miasta, ale też, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, jakby zmienia troszeczkę podejście do zarządzania miastem w kierunku takiego tych ludzkich aspektów miasta, prawda? Bo oczywiście miasto jest takim dużym mechanizmem, który funkcjonuje, rządzi się takimi swoimi, można powiedzieć, mechanicznymi, sztywnymi prawami, ale trzeba właśnie to zauważyć, że miasto to przede wszystkim ludzie. Nie? I właśnie w tej strategii to zostało bardzo ładnie ujęte i wiele z tych działań, które planujemy w przyszłości, no w tym kierunku właśnie zmierza. Bardzo się cieszę, że w tej strategii zostały zaakcentowane potrzeby młodych ludzi, młodzieży, żeby w tej strategii mamy zaplanowane tworzenie takich miejsc, gdzie te młode osoby będą mogły się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania. Tutaj w ramach tych działań mamy zaplanowane rozwój takiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej też, prawda? To się wiąże też z rozwojem turystyki i no to się już dzieje, prawda? Te nowe ścieżki, które powstają wokół jeziora i ta infrastruktura, która tam jest zaplanowana, no mieści się w tych wszystkich działaniach. Ja powiem też o tej przedsiębiorczości, prawda? To w tej strategii jest też zaplanowane działanie w kierunku wspierania lokalnej przedsiębiorczości, tak, żeby ci nasi mieszkańcy mogli tutaj tworzyć sobie nowe własne miejsca pracy i zarabiać. Bardzo ważne dla mnie też osobiście, ja zawsze to, no idąc powiedzmy 4 lata temu na radnego, prawda, kandydując na radnego, to właśnie takie miałem postulaty. W zasadzie w tej strategii to mieszczą się te najważniejsze rzeczy, które mi leżały na sercu właśnie. I też właśnie ta przedsiębiorczość, czyli żeby wspierać tych lokalnych przedsiębiorców. Więc ja osobiście powiem szczerze, tak będąc teraz na tym podsumowaniu już tego dokumentu i tak dalej, z taką dużą radością i satysfakcją na to patrzyłem. No więc dziękuję i mam nadzieję, że no, mieszkańcy też będą z tego usatysfakcjonowani. Dzięki. Natomiast jeszcze mogę coś dodać, to jest sytuacja taka, że ta strategia uświadomiła, mimo bo teraz musiałem zrobić przegląd pewnych rzeczy, że w trybie natychmiastowym musimy się zająć zmianą w planie przestrzennym zagospodarowania. Chcą zrealizować określone przedsięwzięcia zawarte w tej strategii. Bez tej zmiany planu przestrzennego zagospodarowania nie mamy żadnych szans. Mamy już uchwałę podjętą i trzeba się będzie w nowym roku w szybkim tempie tym wszystkim zająć. Pan radny Marian Kastelik. A proszę panią, ja chciałem zapytać, czy drukowany egzemplarz jest, ponieważ ja komputerów nie wierzę, może być wirus, a w razie czego to wyciągnę, dlaczego to pan burmistrz nie realizuje, a tak to czym się pokaże, nie będę nosił komputera ze sobą. Są wydrukowane. Tak. Proszę do burmistrza się zgłosić. Ja chciałam powiedzieć, że Wydział Pana Marka jest takim opiekunem tego procesu. Myślę, że bez żadnego problemu taki drukowany egzemplarz, jeżeli Pan będzie sobie życzył, to oczywiście Pan go otrzyma. Tak, jak najbardziej. Natomiast no, nie przewidywaliśmy drukowania egzemplarzy dla każdego radnego w ramach tego naszego kontraktu. Rzeczywiście nie. I dziękuję bardzo, a tu kolega mówi, że jest. To jest taka tylko 4-stronicowy egzemplarz, który na wszystkie nie są zawarte. A jest elektroniczny, który macie na strefie, strefie Panie radnej. Burmistrzu, ja chcę nosić ze sobą, żebym widział, czy jest, czy nie. Nie będę komputerem. Panie Marianie. Dobra, wydrukuję ci. Okej. Panie Dagmaro, jeszcze raz bardzo dziękujemy. No ja może spróbuję coś teraz. Nie, nie trzeba. Zrobimy. Wszystkie rzeczy. Mogę
Wszystko będzie załatwione pozytywnie. Pani Dagmaro, za dobrą pracę bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy. Proszę o stanowiska komisji pana przewodniczącego Roberta Brączka. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowa, Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych i 18 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy. Przepraszam, Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie wojewody śląskiego z dnia 29 listopada 2023 roku. O tym bardzo chyba szczegółowo rozmawialiśmy na temat i przedstawiał to pan mecenas Przemysław Krapiński. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem Państwu powiedzieć taką rzecz, że ta uchwała dotyczy... Momencik. Tak. Tak, to jest ta, którą mamy na celu. To jest kilka uchwał. Tak. Rady Miejskiej w Żywcu z dnia... Już momencik. Ja, panie przewodniczący, wam wczoraj mówiłem, że po prostu no nie może być tak, że se wojewoda po iluś tam latach, znaczy jego służby, że sobie będą po prostu harce robiły i tak dalej. Jest od tego sąd administracyjny, niech po prostu rozstrzygnie, czy my mamy rację, czy wojewoda ma rację. Po to jest sąd administracyjny. Może też nauczymy tych panów coś w urzędzie wojewódzkim, że to nie jest tak, że po 20 latach sobie ktoś przyjdzie i powie, że taka uchwała jest nieważna czy ważna. Ja nie wiem, no to jakby to miało to prawo wyglądać. Także wnoszę do pana przewodniczącego, do wszystkich członków Rady Miejskiej o przegłosowanie wystąpienia do sądu administracyjnego we wszystkich. Szanowni Państwo, a ta uchwała dotyczy, ta uchwała numer 560, którą teraz mamy na ekranach. Rada Miejska w Żywcu w paragrafie pierwszym stwierdza swoją niewłaściwość do rozpatrzenia pisma pani z dnia 2 października 2023 roku w sprawie wykupu mieszkania Zasobu Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka Azo w Żywcu. W paragrafie drugim stwierdza się, iż podmiotem właściwym do rozpatrzenia pisma, w którym mowa w paragrafie pierwszym, jest Zarząd Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Żywcu. Ta uchwała właśnie tego dotyczy i o nią mówiliśmy wczoraj na posiedzeniu wspólnym komisji. Panie przewodniczący, proszę o stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo w tym punkcie porządku obrad jakieś pytania? Jest pan radny Bogusław Bogas, proszę. Takie mam pytanie. Jeśli złożymy to do sądu, jakie są przewidywane koszty tego wszystkiego? Ile nas to będzie kosztowało? No bo rozumiem, że zysk będzie żaden, ale coś to musi kosztować. Czy się tam to opłaci, czy to jest korzystne? Pan mecenas kiwie głową, że nic. Że nie ma kosztów. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 radnych wzięło udział w głosowaniu, 18 głosowało za. Kolejną uchwałą, którą mamy dzisiaj do podjęcia, jest również wniesienie skargi na rozstrzygnięcie wojewody do uchwały numer 561 i ta uchwała dotyczy w paragrafie pierwszym Rada Miejska w Żywcu stwierdza swoją niewłaściwość do rozpatrzenia wniosku z dnia 19 października 2023 roku złożonego przez mieszkańca zamieszkałego przy ulicy Długiej dotyczącej tworzącego się rozlewiska wodnego ze spływających wód z ulicy Łęgowej.
Wniosek, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przekazuje się burmistrzowi miasta Żywca czynem podjęcia stosownych działań. Panie Przewodniczący, proszę o stanowiska komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Państwo macie pytania w tym punkcie porządku obrad? Jeżeli nie widzę, się zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło 19 radnych i 19 radnych głosowało za. W kolejnym punkcie porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie na rzecz wojewody dotyczące treści paragrafu 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie wojewody śląskiego stwierdzającą nieważność uchwały Rady Miejskiej Żywcy z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami. Panie Przewodniczący, proszę o stanowisko komisji. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 3 głosach za i 1 głosem wstrzymującym się. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Państwo macie jakieś pytania, wątpliwości w tym punkcie porządku obrad? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 18 głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, i dwie ostatnie uchwały, które mówią o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej w Żywcu na rok 2024. To również to było przedstawione na wczorajszym posiedzeniu komisji. Panie Przewodniczący. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy możemy przystąpić do głosowania? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 19 radnych wzięło udział w głosowaniu i 19 głosowało za. Kolejny punkt, ostatni już, to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Żywcu. Również wczoraj na ten temat rozmawialiśmy. Wszyscy przewodniczący na sugestie członków komisji te plany pracy zostały przygotowane. Panie Przewodniczący. Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Komisja Infrastruktury, Mieszkalnictwa, Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Inwestycji i Przedsiębiorczości jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Komisja Budżetowo-Finansowo-Prawna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy Państwo macie jakieś pytania, sugestie w tym punkcie? Pozwolicie, że przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie przycisku i podniesienie przycisku. Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kończymy głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych i 19 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, i w tym momencie wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszego posiedzenia sesji, za którą Państwu bardzo dziękuję. Pragnę Państwa poinformować, że zaraz po zakończeniu obrad zapraszam. Po zakończeniu obrad zapraszam wszystkich na przewodniczących klubu i przewodniczących komisji na zespół krótki, zespół doradczy, a potem będzie mamy spotkanie z panią sekretarz w sprawie
o której wczoraj dyskutowaliśmy, dobrze? Czy radni z okręgu pierwszego i drugiego i pani sekretarz? Szanowni Państwo, jeśli możecie, jeśli Państwo pozwolicie, zanim zakończę sesję. Szanowni Państwo, za tydzień już będziemy bardzo blisko świąt, więc z okazji zbliżających świąt Bożego Narodzenia pewnie w imieniu całej Rady Miejskiej w Żywcu, wszystkim mieszkańcom, panu burmistrzowi, z całym kierownictwem, pracownikom urzędu, pracownikom biura rady, chciałem z tego miejsca złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, przede wszystkim zdrowych, niech to zdrowie w tym odchodzącym roku, ale w tym następnym nas nie opuszcza, żeby to dobre zdrowie nam towarzyszyło, tych świąt, które są tak bardzo rodzinne, ciepłe, radosne, żeby one właśnie tak były przez nas spędzone, żeby te troski, kłopoty i zmartwienia dnia codziennego chociaż na chwilę od nas odeszły, żebyśmy mogli się cieszyć radością, miłością tych najbliższych, tych rodzinnych świąt. Najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wszelkiej radości, miłości, spełnienia tego, co jeszcze się nie spełniło, abyśmy po prostu byli szczęśliwi. A w tym nowym roku, żeby po prostu nam się dobrze żyło, żeby nam było po prostu lepiej, żebyśmy czuli szczęśliwi, radośni, pogodni. Zdrowych, pogodnych, radosnych świąt dla wszystkich mieszkańców miasta Żywca, dla Państwa, Państwa rodzin. Dziękujemy sobie pewnie za dobrą współpracę w tym roku. Pewnie jeszcze będziemy się mogli spotkać 28 grudnia. Tak, panie burmistrzu? Chyba tak, tak to wygląda. Tam będziemy sobie mogli jeszcze te życzenia świąteczne wspólnie razem spełnić, złożyć. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze... Szanowni Państwo, no wszelkiej pomyślności nam się po prostu dobrze dzieje. Wszystkiego, co dobrego w nowym roku. To ja jeszcze może w imieniu swoim własnym, moich zastępców, pani skarbnik, wszystkich pracowników urzędu, wszystkich kierowników, pracowników spółek, instytucji miejskich. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Głównie zdrowia, bo to jest najważniejsze. Szczęśliwego nowego roku na razie nie życzę, bo się spotkamy. Będziemy przecież sobie mogli wtedy te życzenia złożyć. Odpoczywajcie. Najważniejsze, że się nam uda przed świętami udrożnić Żeromskiego, Sienkiewicza. To było takie moje największe życzenie i po nocach nie spałem, żeby takie okno pogodowe się stało. Stało się i fajnie. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt dla Was, dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Panie burmistrzu, jeszcze Państwo pozwolicie, to pewnie te życzenia zdrowia szczególnie są skierowane, pewnie nas ogląda i jest z nami, dla Pana Przewodniczącego, żeby to zdrowie wróciło jak najszybciej. No i żeby Pan Przewodniczący jak najszybciej wrócił do nas. Wszystkiego, co dobre. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady 83. sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę...